Dzień dobry Państwu. Ta dzisiejsza konferencja jest w bardzo smutnym dniu i okolicznościach. Przede wszystkim chcemy złożyć najgłębsze wyrazy współczucia ofiarom i rodzinom ofiar wypadku w kopalni Mysłowice. To jest tragiczne zdarzenie. Mamy nadzieję, że otoczeni opieką po prostu z tego wyjdą. Jeżeli chodzi o okoliczności tego wypadku, to mamy nadzieję, że zgodnie z depeszą Polskiej Agencji Prasowej, która została niedawno opublikowana, organy prokuratury już badają tę kwestię, tę sprawę, a także nadzoru górniczego, instytucje zajmujące się nadzorem górniczym. To jest sytuacja, do której nie powinno było dojść. Z pierwszych informacji, które do nas dochodzą, to jest taki wypadek, taka katastrofa, której można było zapobiec. Nie coś nagłego, tylko coś, co w tej kopalni działo się źle od kilku dni. Miejmy nadzieję, że wszystko to zostanie wyjaśnione i że to będzie dramatyczny sygnał dla wszystkich, którzy polskim górnictwem zarządzają w tej chwili, odpowiadają za nie. Ta katastrofa nakłada się na sytuację ekonomiczną, gospodarczą i organizacyjną w polskim węglu. Mamy karuzelę stanowisk, mamy przychodzących, odchodzących prezesów. Mamy też, jak się okazuje, być może dyrektorów kopalń, którzy nie spełniają swoich funkcji dobrze. Miejmy nadzieję, że ten dramatyczny sygnał, jeżeli tak to można nazwać, to nieszczęście w kopalni Mysłowice doprowadzi do tego, że zmiany organizacyjne, strukturalne, których polskie górnictwo wymaga, będą wprowadzane bez żadnej zwłoki, a one muszą dotyczyć zarówno warunków ekonomicznych, w jakich działają polskie kopalnie i polscy górnicy, ale także warunków organizacyjnych i podejścia do pracy. Posyłanie ludzi na dół do pracy w sytuacji, kiedy są sygnały o zagrożeniu, jest skrajną nieodpowiedzialnością, delikatnie o tym mówiąc. Dziękuję Państwu bardzo.